kto jest tutaj? Vince and Nick? They have 3 months leave. They're on a beach on some exotic island, no doubt. Lucky bastards. Dobra, panowie, tylko że jak ja mam zwrócić waszą uwagę? Hey, I've got a couple of emails I need to send. You mind if I do that before we crack the bottle? No problem. Okay. Panowie. Skupić się, do cholery. Jody was potrzebuje. Call here. Hello? Hello? Co jeszcze mam wam zrobić? You keep entities in this lab? Good God, no. They're all trapped behind the containment field. Aiden? Is that you, Aiden? This is a joke, it's not funny. Why would Aiden be here? Tak, to ja. What is it, Aiden? Where's Jody? Lead us to Jody, Aiden. Show us the way. Chodźcie. Right. Now where? Czekaj, czekaj, bo to nie jest takie proste. Tu. This way. Over there. Okay, I get it. Something move. You want us to take the elevator? Is that it? Tak. Dobra, rescue mission, jak nic. Shit, Garden, leave it to me. Can I help you? No, on tu pracuje, to chyba może wejść wszędzie. He's with me. I'm sorry, Mr. Freeman. You do not have the correct authorization for this level. O kurde. Maybe you could make an exception. I just want to show him. Sorry, sir. This area is level 4 classified. You do not have the right credentials. No kurde, fuck. Co teraz? You gotta get us past Maiden. Desk 42, hello. Hello? Hello? Whoa! He's coming. I think you made a mistake. Could you check again, please? Cole Freeman and Ryan Clayton? Proszę bardzo. I'm sorry, you... are on the list. A, widzisz, stary? Go on through. Thanks. Aiden. Hurry, Aiden. Take us to Jody. Tylko, że tu jest gdzieś to infrapole zaraz i nas tu zmiecie. Right. Now where? Teraz gdzieś do przodu. Here.
there. Te drzwi? No otwieraj żeż to. Jody's here? Tak. Jody. Okej. Czas on spieprzać jak najszybciej. Nathan. He's gonna deactivate the containment field. What? Why? Why would he do that? He's gone insane. Zgadnij. He thinks he's gonna get his family back. We gotta stop him. Oho. Chyba już jest troszkę za późno. The containment field. Oh Christ, he's done it. He's done it. You need help? No. No, I'm okay. This way! Hurry up! Oho, świetnie. Wszystko się rozpada, tak jak myślałem. Come on, come on! Gdzie oni są? Tutaj. Tylko jak? Jak mam to zrobić? What the fuck? That fucking shit. No tu ciężko się poruszać teraz. I ought to kill you, McGrath. But the last thing the Infoworld needs is a son of a bitch like you. Clayton, get me out of here immediately, Clayton. Agent Clayton, that's an order. Ooh. Consider that my resignation. You're all gonna die here. Ty umrzesz razem z nami. Die. Dobra, tylko co mamy robić? Może tu coś mam uruchomić? Nie, tutaj definitywnie nie. Włączaj. No, nawijaj. Hurry! We're out of time. No biegnę, tylko że ona tak biegnie powoli. What are you doing? It's a portable containment field. Should protect me long enough to reach the condenser and trigger the manual self-destruct. Might be our only chance to close the rift. It's a long shot, but it's the best I got. Wow, ci żołnierze mieli takie. We need to get out of here. Let the military clean their own fucking mess. Jody, no. Paul's right. It's our only chance. No co, idziemy w trójeczkę, co? Ryan? I always figured I'd die a hero. Team, it's team. Dzięki temu nam się nic nie stanie, tak stuprocentowo? Fajnie! Black Sun is at the center of the dome. No one's ever been before, so there's no telling what we'll find down there. How much time do we have after we've activated the self-destruct? The system was designed to be activated remotely. The explosion will be practically instantaneous. Nice! We're not coming back. To taka dziwna myśl, ale okej.
Okej, biegniemy. Tak po prostu. Aiden, don't attract attention or we're dead. No dobra, już okej. The condenser zone is on the other side of that door. We've got company. Well, they haven't seen us yet. It's our only chance. Jesus. I hope you're right. Or a little trip into the infoworld might come to a sticky end. O i tak, definitywnie to się źle skończy. What the fuck? Joe, don't get too close to them. Let's go! No na pewno nie tędy, bo tędy nic nie zrobimy. Wow! Okej. Troszkę jak w Lost, nie? Ten czarny dym. Tak samo ich załatwiał, jednego po drugim. Wow! Widział nas? Szlak. Dobra, odpuścił sobie, okej. Wow, krzyżyk, what the fuck? Oh, fuck. Johnny, they're coming! Co robimy? Czemu? Ratujmy go! Może się przydać. O, fuck, udało się. Co jest? No fajnie, tylko ty jedyny wiedziałeś, jak coś wyłączyć, tak? Spróbujemy go naprawić jeszcze. Co? Uratowaliśmy go czy nie? No dobra, rozpieprzajmy to. I Jody ładnie, tak, dokładnie. No dobra, tylko... Aha, ja tu się mogę przełączyć na Aidena, tylko nie bardzo wiem, co miałbym nim zrobić teraz. Tutaj jest chyba to czarne słońce. Aha. O szlak. Nie, coś martwi prawdopodobnie.
I know! Dobrze idziemy w ogóle? Wow, nasza matka, proszę bardzo. Ryan! No dobra, to idziemy dalej bez niego. Pewnie się gdzieś zagubił, że tak powiem. Dobra, na Aidena też nie mogę przełączyć. Nie pozostaje nic innego, jak tylko dążyć do przodu bardzo mocno. O, jest! A nie, to jest Nathan. Dokładnie. A teraz ładnie, Nathan, niszczymy kondensator. To szybko! Nie, no! No, kurwa. W czym to miało pomóc? No, rewelacja. I missed you so much. No, świetnie. You're the only one who can fix this, Jody. Do it. Do it for me. No to co? Rozpieprzamy to czarne słoneczko, tak? Jody. He was looking for. Come on. No dobra, ciśniemy dalej. Daleko jeszcze, tak nawiasem. To też przypomina strasznie sceny z wielu filmów, gdzie się przedzierać pod wiatr i w ogóle. No ale okej, niech będzie. Widać, i takie muszą być. No. Hello, Black Sun. Oho, będą QTE na pewno. O, już to uwielbiam. Dobra, udało się. Oh fuck. Dziabnął mnie. Son of a bitch. Lewo, prawo, dobrze. A jak mam z nim walczyć w ogóle, że tak spytam? Cholera jasna, ja nie wiem, w tą stronę mam w ogóle iść. O, fuck, no przecież zniszczy mnie tu. Fucking shit, son of a bitch. Słuchajcie, jak rozwalić to czarne słońce? Może mi ktoś powiedzieć? Co ty robisz? Aiden by mógł cię ochronić, czy nie? Teraz macie czas na rozmowę, tak? No kpina! Jakaś drzewna. A ty co zrobisz, Ryan, teraz? No dobra, okej, no to co, ciśniemy dalej z Jody. Tylko dalej nie wiem, jak
rozwalić to czarne słońce tu, cholery jasnej. Krzyżyk, krzyżyk, dużo krzyżyków. O, no puszczaj! Puszczaj, mówię! Cholera jasna. Też jak zmarli, jak metro, nie? Chcesz. No to bardzo się cieszę, ale ja tak wcale nie chcę. Nigdy nie jest za późno. To co? No, 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 no. Jeszcze coś naciskać? Come on, Jody, trzeba to zakończyć, rozpieprzyć to, poznać zakończenie tego wszystkiego. Idź, idź do przodu. No, son of a bitch. Jeszcze tego małego tu brakowało. Idź. Cały czas się to oddala od nas, albo nie wiem co robi. W każdym bądź razie, jak oni mogli spowodować, że w ogóle zbudowali taki wielki kondensator? Fuck, to jest strasznie trudne. Te sukience lubię najbardziej, to fakt. Ale to może taki fetysz co do sukienek, po prostu. I'm sick and tired of your stories. Jody, this time you're really gonna get it. Go fuck. Idź, 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 Jody. A teraz znowuż kim jesteśmy? Aha, to matką jej. God's sake, what's going on? A twin. He strangled on the cord. We couldn't do my anything. Son. I want to see my Jaki syn? Raiden. My twin. Aha. No proszę bardzo, wszystko teraz nabrało sensu. We couldn't leave each other. Our souls were bound together. I loved you. No to jest tak, że w takim razie tylko ci są połączeni duszami, którzy stracili brata bliźniaka podczas porodu? To jest naprawdę mocne. I co jest? A, i tu mamy wybór. Okej. Możemy iść w prawo. Lub w lewo. Nie bardzo rozumiem, co mamy wybrać. Po prawej jest portal, a po lewej jest... co? Dobra, okej. Słuchajcie, no to... w takim razie... nie wiem. Chodźmy w prawo. Living, feeling. Being in love. I love you, Jody. Growing old. I love you. So many things I still have to do. Zostaliśmy w świecie żywych. A nie, nie zostaliśmy. A tutaj co jest?
A, na razie się rozglądamy. Ej, nie ściemniajcie, babcia żyła. Nie żyła. Żyła. Czekajcie. Babcia na pewno żyła. Widziałem ją, jak odjeżdżaliśmy na motocyklu, prawda? Ściemniacze. Okej, okay, czyli po lewej mamy zaświaty, po prawej mamy życie. Okej. Okay. I tak jak mówiłem, będę wam przedstawiał wszystkie zakończenia w grze. Dlatego też tutaj sobie ten odcinek przerwiemy. A zaraz po nim nastąpią wszystkie zakończenia. Także dzięki za oglądanie tego razem ze mną. I do zobaczenia w kolejnym odcinku z gry Beyond Souls. Dzięki. Jeszcze raz, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. Siema, tu Angus, właśnie oglądałeś mój film, dzięki wielkie. Także zostaw po sobie łapkę w górę oraz jakiegoś fajnego komenta, na przykład fajny film. Dzięki, do zobaczenia w następnym. Trzymaj.